Sebastian Kulczyk to postać kontrowersyjna w świecie polskiego biznesu. Z jednej strony człowiek o ogromnych zasobach i możliwościach, z drugiej pasjonat, dla którego pieniądze nie są najważniejsze. Kulczyk junior nie jest typowym biznesmenem, który poświęca czas, rodzinę i przyjaciół dla rozwoju firmy i pomnażania i tak już astronomicznego majątku, zamiast tego bardziej ceni sobie życie pełne pasji. Jak podaje Newsweek, nie jest pracocholikiem. Woli aktywnie spędzać czas, biegając czy jeżdżąc na rowerze. Sebastian Kulczyk i jego luksusowy jacht, niemniej mając tak ogromne bogactwo, trudno nie korzystać z pewnych luksusów. Przykładem na to jest ekskluzywny jacht Phoenix 2, którym ostatnio Sebastian Kulczyk zacumował u wybrzeży Chorwacji. Ta 90-metrowa łódź może poszczycić się nie tylko luksusowymi kajutami dla 12 gości, ale także basenem, spa, jacuzzi, salą kinową, skuterami wodnymi czy lądowiskiem dla helikopterów. Jak donoszą media, rok temu jacht miał być na sprzedaż za astronomiczną kwotę ponad pół miliarda złotych. Zobacz też, Dominika Kurczyk z bratem Sebastianem sprzedają luksusowy jacht po ojcu. Co zresztą majątku? Dominika kurczyk kupiła kolejny dom nie do wiary, kto w nim mieszkał. Dominika kurczyk najbogatszą Polką. Jaki majątek ma miliarderka?